Cześć, witam wszystkich z tej strony Turpad, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak zastanawiałem się, czy wrzucić tego vloga do opowieści z życia, czy jakichś takich ogólnych vlogów, ale raczej wrzucę go do takich ogólnych vlogów, ponieważ niejako jest to opowieść z mojego życia, ale może nie do końca, więc tak pokrótce opowiem wam, co myślę o tej ostatniej akcji, która tam, no, tak można by powiedzieć, odbiła się troszeczkę w internecie, a mianowicie chodzi o to, że jeden ze sklepów, nie będę tutaj już mówił firmy, bo w wielu materiałach innych youtuberów się ona pojawiła, pomylił się i na swojej stronie internetowej, a był to sklep internetowy ze sprzętem, z laptopami i tak dalej, pomylił się i wystawił błędną cenę. Błędną cenę, ponieważ laptop, który był wart jakby oryginalnie około 6-7 tysięcy złotych, był przeceniony do 10 złotych, więc oczywiście jeżeli ludzie zobaczyli, że laptop, który jest wart 7 tysięcy, w tym momencie w jakiejś tam logicznej promocji jest wart 10 złotych, no to oczywistym jest, że dużo ludzi się na to skusiło i masowo zaczęło zamawiać nawet po kilkadziesiąt takich właśnie laptopów, no bo no, to jest oczywisty zysk i tutaj nie chcę mówić, że to jest jakaś cebula czy coś, ponieważ na zdrowy rozum, jeżeli możemy kupić laptopa za 10 zł, który jest wart 7 tysięcy złotych, no to wiadomym jest, że na to się raczej zdecydujemy, to jest bardzo rozsądna cena do jakości, można by powiedzieć. No i tutaj dużo ludzi jakby się strasznie tym ekscytowało, ponieważ oczywistą rzeczą jest to, że to jest błąd, że to jest jakby błąd po stronie tej strony i tak naprawdę wszyscy, którzy kupili coś takiego na takiej stronie, wiadomym jest, że zostanie to anulowane, że na pewno jest zapis jakiś w regulaminie całego tego sklepu internetowego, że może dojść do jakiejś omyłki i mogą oczywiście oni to anulować, ten cały zakup. Plus oczywiście jest też, z tego co ja pamiętam, w większości takich regulaminów taki zapis, że w zasadzie bez żadnej podanej przyczyny mogą oni anulować ten zakup, także tak naprawdę wszyscy ci, którzy się na to skusili, nabrali, no nie dostaną tego laptopa za 10 zł i nawet jeżeli już wpłacili pieniądze, no to te pieniądze zostaną do nich zwrócone i tak dalej. I muszę wam powiedzieć, że to nie jest pierwszy przypadek. Nie wiem tak naprawdę, dlaczego w tym momencie wszyscy o tym huczą, o tym laptopie za 10 zł, ale nie jest to pierwszy przypadek, było ich w zasadzie masę. Sam osobiście natknąłem się na dwa takie przypadki już wcześniej i dlatego dzisiaj chciałbym właśnie wam pokrótce tak w ramach ciekawostki wam o nich opowiedzieć. Pierwszy przypadek to był taki, że była konsola PlayStation 4 w bodajże MediaMarkcie, tak, w MediaMarkcie na stronie internetowej MediaMarktu pojawiła się wersja taka 1 TB konsoli PlayStation 4. Ja wtedy no, śledziłem te wszystkie strony, liczyłem, że będzie jakaś promocja, ponieważ jeszcze wtedy nie miałem konsoli, chciałem ją sobie kupić, no i okazało się, że właśnie szukając te wszystkie oferty, natrafiłem, że w MediaMarkcie konsola PlayStation 4, która wtedy szła około 1600 zł, coś takiego, była wystawiona za, uwaga, 120 zł. To była pełna konsola PlayStation 4 1 TB z grą chyba Uncharted 4 dołączoną, czy Uncharted 3, kolekcja Nathana Drake'a. Ogólnie ta kolekcja cała 1, 2 i 3, tak? Nie pamiętam dokładnie, wiem, że była tam jakaś gra dołączona. No i kurde, 120 zł za PlayStation 4, nówkę, która normalnie chodzi za 1600 zł. No jak tu nie brać, prawda? Jak tu nie brać? W dodatku włączyła we mnie się taka cebulatowość i wiecie, skoro na chłopski rozum cena rynkowa tego sprzętu jest 1600 zł, a mogę ją kupić za 120 zł jakimś sposobem, no to czemu by nie kupić tego więcej? Tak naprawdę kupiłem chyba 10 konsol PlayStation 4, nie, 10 może nie, chyba 4 kupiłem konsolę PlayStation 4, dałem za to no 4 razy 120, no i co? Wszystko przebiegało pomyślnie, tak? Zapłaciłem, wybrałem sposób dostawy, wszystko się zakończyło, podsumowanie rachunku wyszło właśnie dokładnie tak jak było naliczone, czyli te 4 razy 120, no i tak naprawdę wszystko jakby się zakończyło po mojej myśli i powinienem dostać ten sprzęt. Oczywiście wiedziałem gdzieś tam w głębi serca, że wiadomo, że nie dostanę tego sprzętu, no bo ktoś się po prostu pomylił i ta cena zmieni się, powróci do pierwotnej i tak dalej, i tak dalej. No i muszę wam powiedzieć, że faktycznie tak się stało. Oczywiście też część mnie jarała się tym, że złapałem super okazję i faktycznie ugram na tym i zarobię masę kasy, potem sprzedając na przykład tę konsolę PS4 po normalnej cenie, ale oczywiście rzeczywistość zweryfikowała to w ten sposób, że dostałem informację, że brakuje towaru na stanie czy coś takiego. No okej, mógłbym się tam dalej kłócić, ale wiedziałem dokładnie, że jest to
pewna wymówka i raczej byłem przekonany, nie sprawdzałem szczerze mówiąc w regulaminie wtedy, że oni po prostu mogą coś takiego do mnie napisać, mogą się wycofać jakimkolwiek pretekstem z tej naszej umowy, ponieważ jest taki regulamin i tak dalej, i tak dalej. To byłoby bardzo mądre z ich strony, żeby taki zapis w regulaminie ustawić, ponieważ no właśnie w takich przypadkach naprawdę straciliby masę kasy. Wyobraźcie sobie, gdyby faktycznie nie mogli się z tej oferty wycofać i ktoś by kupił 10 na przykład, nie wiem, tych konsol PlayStation 4, to by naprawdę były straszne straty i osoba, która popełniła ten błąd, no bo prawdopodobnie na 99% była to jakaś osoba, która to wprowadzała, no miałaby przesrane i to mocno i no nie wiem, czy by się wypłaciła do końca życia, w zależności od ile ludzi te straty by były wygenerowane. Kolejna taka sytuacja była w przypadku pewnego pada. Pad, który łączył się z Androidem, znaczy coś tam, wiem, że z Windowsem się złączył, z Androidem i tak dalej. Ogólnie był to pad do telefonów, do komputera, z tego co wiem, to mógł tam się też łączyć jakoś bezprzewodowo z chyba PlayStation 3 i tak dalej. No ogólnie fajny pad do gier, który był z jakiejś takiej, nie pamiętam, czy to była amerykańska czy chińska strona, coś takiego. No ale oczywiście tam chyba, z tego co pamiętam, to przesyłka była za darmo, także pad kosztował, normalnie kosztował chyba 220 zł, a tam był przeceniony na 20 zł. Po prostu 20 zł, oczywiście tam w przeliczeniu na dolary, czy nie pamiętam jaka to była, czy euro, wychodziło po prostu 20 zł. Oczywistym było, że ktoś się pomylił, oczywistym było, że... Chociaż nie, wiecie co, wtedy chyba ja nie wiedziałem, że ktoś się pomylił. Tak faktycznie myślałem, że ten pad jest może gorszy, może słaby, chociaż patrzyłem na opinie, były naprawdę, naprawdę dobre. Postanowiłem go kupić, sztuk chyba z tego co pamiętam dwie, no bo wtedy akurat tyle potrzebowałem. I faktycznie wtedy myślałem, że się uda, no bo jednak to był jakiś zagraniczny sklep, jednak wtedy ta cena nie była aż taka różna od tego. Myślałem, że faktycznie może to jakaś promocja, może wyszedł jakiś nowy model tego pada i faktycznie ten pad jest w tym momencie tyle warty. Jak się później okazało, również dostałem informację, że był błąd, że nie wyślą mi tego, że pieniążki zostały do mnie zwrócone i tak dalej. I wtedy akurat zacząłem się zainteresować tym, czy faktycznie oni mają prawo coś takiego zrobić. No i oczywiście wyczytałem w ich regulaminie, że mają taki zapis, że w przypadku błędu na stronie mogą anulować transakcję, no i w zasadzie już więcej nie miałem argumentów, nie chciałem się kłócić, nawet nie zamierzałem, bo wiedziałem, że coś w tym tutaj śmierdzi w tej całej sytuacji i postanowiłem, że się poddam, no i tak naprawdę nic do mnie nie przyszło. Ale słyszałem też różne historie, które jakby potwierdzają drugą stronę, że faktycznie, jeżeli takiego zapisu w regulaminie nie ma, chyba na Allegro może coś takiego być, chociaż na Allegro teraz też jest masę różnych furtek, żeby się wycofać z jakiegoś tam podpisania elektronicznej umowy, to po prostu trzeba się z tego wywiązać. Jeżeli przez przypadek damy coś, nie wiem, za 5 zł, coś co jest warte 500 zł, ktoś to kupi, no to może być dużo więcej z tego problemów, ale raczej 90% takich przypadków, no też na zdrowy rozsądek się po prostu rozwiązuje, nawet jeżeli byśmy poszli, nie wiem, z tym do sądu, no to sąd się zapyta, czy naprawdę pan wierzył, że sprzęt, który kosztuje 7000 zł jest tutaj, będzie tu sprzedawany za 10 zł, także tutaj jeżeli chodzi o zdrowy rozsądek, to mimo iż prawo jest prawem, jest surowe, jest takie stabilne w miarę i wszystko jest jasnie określone, to jednak dopuszczane są, podejrzewam, pewne elementy z właśnie takiego zdrowego rozsądku i tutaj no wszyscy ci, którzy chcieli skorzystać na tym i zarobić i tak dalej, oczywiście wiadomo, rozumiem ich intencje i sam pewnie bym skorzystał, jeżeli to byłoby możliwe, no ale tak naprawdę bądźmy realistami, nikt takich promocji nie ma, niestety nie dostaniemy nigdy nic za darmo w zasadzie, więc trzeba po prostu się z tym pogodzić, że mimo, że jesteśmy cwaniaczkami, mimo iż no chcemy wiadomo zaoszczędzić, chcemy zarobić, chcemy dostać fajny sprzęt za śmieszne pieniądze, tak jak w przypadku tego laptopa, no to jednak niestety no nie jest jakby prawo po naszej stronie w tym momencie, to znaczy prawo jest po stronie, wydaje mi się, zdrowego rozsądku. Przekazałem wam dwie takie moje historyjki odnośnie tego, ponieważ dużo ludzi się ekscytowało tym, że w tym sklepie ten laptop był przeceniony do 10 zł, a ja już dużo wcześniej miałem różnego rodzaju właśnie tego typu historie, które się kończyły zawsze tak samo, więc jeżeli ktoś jakby się zastanawia, jak jego zamówienie, na przykład zamówi sobie 10 tych laptopów, się skończy, no to tutaj w moim przykładzie mogę wam powiedzieć, że skończyło się to tak, że po prostu nic nie przyszło do was, nic nie przyjdzie do was, do mnie nie przyszło, dostałem z powrotem pieniądze i tak dalej, więc raczej, no raczej nic tutaj nikt nie wygra, chociaż kto wie, może ktoś się będzie sądził, jeżeli chodzi o tę sprawę, może coś na tym ugra, także no zobaczymy, ciekawa sytuacja. Tutaj warto też się zastanowić nad tym, że za błędy należy płacić, tak, i ciekaw jestem, czy ta osoba, która popełniła ten błąd, bo na pewno to była jakaś osoba, no czy poniesie jakieś konsekwencje z tego tytułu, ale to już prawdopodobnie dowiemy się niebawem. A tymczasem
dziękuję. Do następnego odcinka. Pamiętajcie, aby wpaść na fanpage na Facebooku Turpata, na grupę na Facebooku Turpaciarnie i zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Teraz te dzwoneczki się klika, żeby dostawać powiadomienia odnośnie nowych materiałów. Do następnego odcinka. Na razie i cześć.